Wszystkim! Znowu poniżej 7. Ściąg Pillars of Eternity. Eksplorujemy dalej bezkresne ścieżki, poziom 5. Dobra. Teraz więcej... niemiłych rzeczy, chciałem powiedzieć. Wygląda na to, że szykuje nam się bitka. Mamy coś ciekawego do przygotowanego. Tu mini magii. Sprawdzam rzeczy, bo... Gram więcej z tygodniowymi przerwami, więc ciągle zapominam, co tu mam. Dobra, ty masz to przywołanie. Dobra. Jeszcze jakieś przedmioty, które mogłem poużywać. Czy co, mogę pułapki jakieś pozostawiać? Just say the word. Pułapki, mam myśli pułapkę, bo tak... Przecież da się tylko jedną na raz zostawić, dobra. Hey there. Niech Paladin podejdzie bliżej. Drak. Na skraju obszernej komnaty stoi potężny gad otoczony wrzeszczącą chmarą ksauripów. Jego pysk jest obryzgany krwiami, resztkami niedawnego posiłku, a kawałki mięsa nadal tkwią pomiędzy jego zakrzywionymi kłami. Ksauripy wiercą się niespokojnie w oczekiwaniu, spoglądając na bestię. Ta zaś wyzywająco rozpościera błoniaste skrzydła, maskując nimi kolumny po obu stronach. Tak, tak, więcej ofiar! Podejdź, dostąp ze szczytu! Ty mówisz? Drak stawia jedną szponistą łapę na ziemi. Mówię i skały się trzęsą! Mówię i jaszczury przyniosą złoto! Mówię i dostają jedzenie! Tak, mówię! Te ksauripy składają ci ofiarę. Czy ty jesteś władcą podziemi? Władca podziemi jest niżej. Ofiara nie jest zbyt mądra. Wydaje ci się, że gdy drak się śmieje, część jego łuskowatej klatki piersiowej żarzy się pomarańczowo. Władca uczynił mnie tutaj panem. Jestem tu królem. Z jego nozdrzy otwierającej paszczy brzuch bucha ogień. Jestem bogiem ognia i złota. Wiecie co? Wiesz co? Ogień... Złoto nam się przyda. Za ogień podziękujemy. Okej, zobaczmy. Parę zabijaków. Okej. Nie wiem o nim nic. No możemy otworzyć ogień. Teraz muzyka się nie wiadomo dlaczego przyciszyła. Okej, przywołamy te do pomocy te żuki. Okej, ty spróbuj strzelać. Poczekasz. Zaatakujesz draka. Okej. Kana, atakuj. A my tutaj sobie porzucamy jakieś czary. Z pewnością przyda się jedna bądź kilka kul ognia. Okej. Okay. Dobra lokacja. Okej. Najwyższy kapłan. Trzeba będzie się nimi również zająć. Okej. One... Żuki odciągnęły uwagę. Więc zaraz... tutaj pokaramy paroma zaklęciami. Między innymi krzykiem. Okej, tak będzie lepiej. W tym czasie ty zakradnij się tutaj. I zacznij atakować najwyższego kapłana. Okej. Chyba drak się na niej skupił. No to ukryj się. Okej, fajnie. Rzućmy jeszcze jedno. Atak magii tutaj. Drak mocno obrywa. Fajnie. Dalej rzucasz zaklęcie. Dobra. I ty strzelaj dalej do nich. Zajmij się najwyższym kapłanem. Okej, może najpierw zdejmij tego czempiona. Okej, zionął ogniem. Na to trzeba, powinniśmy uważać. Dobra, zajmij się tego zabijakę. Dobra. Jeden czempion nam pomaga. Dobra, ten kapłan zaraz zginie. Drak też mocno obrywa. Okej. Zajął się
Tak, żukami fajnie. Zabij może tego zabijaka. Potem skupimy się na draku. Okej. Możemy go zasztyletować? Możemy. Fajnie. Zabiła go? Chyba nie. A może tak, dobra. Okej, to chyba byłby pierwszy smok w naszej grze. Jeżeli to był w ogóle smok, a nie jakiś wywir. Czy coś ten deseń. Zobaczmy. Ciach. Szpon draka. Czy drak to smok? Nieważne. W razie sporo rzeczy pozbieraliśmy. Mhm. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Just say the word. Tak, uruchomiła się jej święcona ziemia. Okej, coś tu mamy. Amulet zdrowia. Premia do maksymalnej wytrzymałości. Ile 15? No to słabe. Wyjątkowa jakość. Przedmiot jednoręczny. Tarcza. Znakomita jakość. Obrona przy ogłuszeniu plus 50. Obrona przy powoleniu plus 50. Okej, ktoś u nas używa chyba średniej tarczy, więc komuś chyba będziemy mogli to dać. Masz puklerz. Dajmy paladynowi jako drugą tarczę po prostu. Okej. Hey there. Yeah. Szukajmy jeszcze resztę. Czy coś tu znajdziemy. W czarnym papielu pokrywającym cegły widać niewyraźne sylwetki. Tak, wygląda na to, że sporo ludzi tutaj spłonęło żywcem. Okej, skończyła nam się budowa kaplicy. Ale chyba nic nie zbudujemy na razie. Nowego. Zbieramy pieniądze na armię. Więc chyba na razie poczekamy z kolejnymi budowlami. Chociaż przydałoby nam się jakieś kuźnia bądź sklepikarz, żeby opylić łupy, jak już wrócimy. Kramy kupieckie. 1400 sztuk miedzi. Dóbr wszelakich. A czy jest coś od pancerzy i mieczy? Specyficznego? Jakiś kowal? Dom wynalazcy? Lochy, koszary. Nie widzę. Targu dziwacznymi różnościami. Pozwala na zakup fragmentów egzotycznych stworzeń oraz przyznanie części losowego stworzenia co turę w skarbcu warowni. Część losowego stworzenia. Odbywa warsztatu zapewnia warowni broni, umożliwiając dostęp do sprzedawcy broni i pancerzy. Oraz przyznaje premię do zręczności za odpoczynek. Wiecie co, chyba zajmiemy się tym warsztatem. Jak wrócimy na górę, hey there. Będziemy mogli popylać ten cały złom, który tu znaleźliśmy. Więc myślę, że się zwróci. Okej, dobra, zanim zejdziemy, to jest zejście na dół. Jeszcze tutaj jest jedno miejsce, które ominąłem. Przyjrzyjmy się jemu. I'll take a peek. O, okej. To jest po prostu wyjście. Co odblokowaliśmy? Zejście od razu na poziom 5. No, muszę przyznać, że ta grafika jest bardzo ładna. Patrzcie, wygląda na to, że całe te bezkresne ścieżki chyba miały być jakimś jednym wielkim kołrzeźbą tego pana. Hey there. Okej, dobra. No zobaczymy. Zobaczymy. I co, zejdźmy na dół. Czy na dół mam na myśli niżej. Ten drak również nie stanowi zbyt dużego zagrożenia. Zobaczcie, ile nam... Prawie nic nam obrażeń nie zadał. Więc tak. Te ogry mnie przestraszyły, ale chyba rzeczywiście mieliśmy trochę... Jeżeli chodzi o te dalsze poziomy ścieżek. Musimy być blisko, czuję to w kościach. Poza tym architektura tutaj jest inna. Yeah. Tak, ciekawe, czy architektura przewiduje mnóstwo pułapek. Nie będę tego sprawdzał.
Doświadczalnie. Szkielet wojownik. Okej, to są nośniki dusz. Super, że pozbyliśmy się. Pozbyliśmy się. Niezłomnego. Akurat wtedy pojawiają się nośniki dusz. Okej. Ale dam sobie nimi radę. Okay. Chcecie zająć się tym łowcą? Jestem wdzięczny. Okay, zagrujemy zaraz więcej. Dobra. Co te szkielety miały? Więcej krapu. Ale spoko. Każdy krab da się strzelać. To jest sprzedać. Okej. Chyba zaraz będziesz musiał zmienić broń, co? Sporo się ich tu zeszło. Dobra. Znaczy, że ich najpierw będziemy oszłamiać. O, nad szkielet Mag się trafił. Dobra, będziemy się chcieli nim zająć w pierwszej kolejności. Spróbujemy to podpalić. Tutaj zajmiesz się resztą. Ty spróbuj go strzelać. Spróbujmy tego użyć. Dawno tego nie używałem. Całkiem dobra. Azja. Dobra. Ty atakujesz. Fajnie. Okej, szkielet Mag już pada. To jest chyba... Ten łuk całkiem nieźle się sprawdza, co? Tak. Nie najgorzej. Okej. Hej there. Łuk jeszcze. I atak. Okej, Eder obrywa. Ale przeżyje. Następnym razem chyba... Chciałem powiedzieć, że rzucimy tarczę przed rozpoczęciem walki, ale zapomniałem, że nie mamy nic innego. Tak, na tym poziomie zdecydowanie by się przydał. Nawet bardziej niż zrozpoczona matka. Okej, dobra, awansowaliśmy w końcu. Zadaj 300 obrażeń oszołomionym przeciwnikom. Nieco dało nam się to. Odblokować następny poziom powodu i przypadłość zdominowanie 15 razy. Okej. Okay. Przyznaję władza Grefa. Obrażenia 22, 32. 15% obrażeń bazowe. W razie powodzenia ogłuszenie. Okej, czyli wygląda jakby dodatkowe uderzenie magii dostaliśmy. Poza tym chyba nic się nie zmieniło, co? Okej, dobra. How may I help? Zobaczmy to. Cenny atak w zwarciu, który powoduje obrażenia... w zwarciu. No cóż, w takim razie to będzie mniej przydatne. Hey. Ale jeżeli... Handlarz niewolnikami z Redcrest. Okej, okay, dobra. Zjedziemy. Jak wyjdziemy stąd, to z nim pogadamy. Aczkolwiek nasz praworządny paladyn z definicji chyba nie chce mieć nic związanego z handlarzem niewolników. Zobaczymy. Dobra. Więcej szkieletów. Szkielet Łotrzyk. Kto by pomyślał? Więcej złomu. Fajnie, potrzebujemy złomu. Potrzebujemy pieniędzy. Wow. Duża jej grupa tu weszła. Dobra. Rzuciłbym jakieś buffy, gdybym miał jakieś. Tutaj otworzymy ogień. Poczekamy, że się tutaj może zbiorą. Tak, rzucimy. To chyba ty będziesz musiała zapchać dziurę. Fajnie. Okej, dużo z nich oberwało mocno. Okej, sparaliżowana. Okej, będziemy mogli przetestować to. Okej. Temu możesz przywalić grimoirem.
Okej. Okay. Eder zajmie się drzwiami, paladin już ogarnie tych. Ci draugule są. Przeszli przez całą linię. Zabij to szybko, Eder. Hey there. No bratek, możesz przewrócić. Okej. Ale nie. Dobra. A już myślałem, że padł. Nie doczekaj. Yes. Dobra, zmień broń. Ty bij dalej. Ale nie. Okej. Just say the word. Fajnie. Jeszcze pomóżcie paladynowi. Teraz się już chyba sam zajmie tymi łowcami. Okej. Dobra. Eder trochę oberwał zdrowiu, ale... Sure. Poza tym bez problemów. Chociaż niezłomny by się przydał w takiej sytuacji. By miał święty blask, to by dużo szybciej poszło. Dobra. I zobaczmy, co tutaj. Sarkofag otwarta, zawartość rozkradzione. Szkielety wewnątrz jest niemal zupełnie zniszczony, czaszkę ma rozbitą. Szkoda, takie rzeczy należy jakoś zachować. Może w książnicy albo... w książnicy albo... Okej, okay, dobra. Powiedz mi, nie czujesz się inaczej? Może nieco chory? Chory od tych twoich ciągłych pytań. Cóż, jestem nieco głodny. Słyszałem, że Ingwitanie rzucali klątwy na swoje kości, żeby pokarać złodziei. Zdaje się, że to nieprawda. Cieszę się z tego, rzecz jasna. Yeah. Tak. Mhm. Też się cieszę z tego, że nie dostaliśmy jakiegoś trądu, ani nic innego za po prostu zbieranie złota. Nawet nie pomyślałem, że to może być złe, że po prostu weźmiemy sobie złoto. Okej. Okay. To jest jakiś most. Mój instynkt mówi mi, żeby później go spadać. Wow, wow, wow. Się cofnie, kobieta. Dobra. Zajmij się tym lewcą. Okej. Albo nie, najpierw tym magiem się zajmij. Tak. Żeby podpalić tego łowcę. Okej, tutaj wojownik idzie. Chyba paladyn ich stankuje, dobra. Sporo ich idzie. Więc ich teraz przełomimy. I machada. Fajnie. Wszystko dobi. Możesz tego draugula zdjąć. Just say the word. Ja zajmę się teraz młodcą, bo ona strzela do Aluta. Okej. Kolejny wojownik idzie. Fajnie, że skupili się na paladynie. Bo najlepsza redukcja obrażeń, więc najlepiej to wyjdzie, jeżeli będą jego bić. Okej, możesz paru popracować. Okej. Czy udało ci się chociaż raz zdominować kogoś? Nie. Tak, ich się pewnie nie da zdominować. Może dlatego. Okej. Okay. Sporo redukcji obrażeń. Nie, tylko 6. A i tak niezbyt szybko padają. W takim razie możesz mieć dużo punktów wytrzymałości. Ale nie sprawiają również większych problemów. Ci wojownicy mają trochę kopa. Ale poza tym... No zobaczmy. Duża mikstura regeneracji. Okej, okay, możemy to dać Ederowi i tak dalej. Hey there. Kto złoto? 5000, tak. Myślę, że uda nam się zebrać te 10 tysięcy wymagane, zanim wyjdziemy.
Z kresnych ścieżek. Dobra? Ja? Sure. Szkielet Łotrzyk. Wiecie co, cofnijmy się trochę. Zmusimy ich, żeby tutaj musieli podejść. Yes. Dobra, nie przyjmijmy ich. Hey there. Ładnie się ustawili. Dobra. Nie ciebie miałem na myśli. Miałem Alota na myśli, znowu im przywalimy jakoś kulą ognia. Tak, ładnie. Okej. Możemy na nich nakrzyczeć, możemy. Kana. Nie zbliżaj się tam. Dobra. Parę ataków magicznych. I shall deal with this one. Fajnie. Show him how it's done. My mind feels shut. Show him how it's done. Bez problemu. Eder. Zabawny z ciebie człowiek. Yes. Rozumiem, że jesteś prostym wieśniakiem, ale chyba macie jednak. Wieśniacy jednak mają jakieś instynkty samozachowawcze. Znaczy nie wszyscy. Dobra. Fajnie. Łapka. Co my tu ma? O! Perydotowa pieczęć nadzorcy. Ta pieczęć wydaje się być pochodzenia ingwitańskiego kanonu z okrągłego kawałka Beweadry okonującej Perydot. Na odwrocie grawerą. Coś wygląda jak młot. Okej, okay, abu. Jeden z pieczęci była rzemieślnika. Co możemy się domyśleć, że ta mogła być pieczęcią rzemieślnika. Mm-hmm. A, dobra. Idziemy do przodu. Just say the word. Scout przodem. Draugul. Okej. Dobra, stawcie jej wyjście, zbawimy ich tutaj do drzwi. Okej. A, oberwała. Co? Krwawienie ma, co? Może po prostu tylko taki efekt był. Dobra. Bo na nich nie będziemy marnować kuli ognia. Może zajmie się tym łowcą. I poszła miamo. Dobra. Tak, nieźle. Też nie trzymaj obrażenia. Jestem całkiem nieźle się sprawdza. To najlepsze narzędzie, jakie mamy do eliminowania przeciwników na większe dystanse. Skupcie się na tym, co atakuje paladyn. Wtedy macie dodatkową celność. Hey there. Dobra. Sure. Całkiem duże grupy naskakują na nas. O, patrzcie, chyba kolejny uczestnik wyprawy. Just say the word. Może to ten nawet, który pisał, który spisywał ten dziennik. Hey there. Dobra. No, zajmijmy pozycję. Dobra, ty zajmij się magiem. Tutaj ogłuszenie. Ognia. Ty ognia. Okej. Okay. Okej, okay, te przyciski są denerwujące. No spoko. Łotrzyk całkiem szybko sobie teraz radzi z magami. Z tym nowym łukiem. Chyba to była dobra decyzja, żeby dać mu ten łuk. Okej. Okay. Teraz wszyscy na niego. Okej. Okay. Muszę się skupić na nim. Dobra.
You're not getting. Masz paraliż czy co? Dziwne, że nie podchodził. Dobra. Dusza. Teraz ją zbadamy. Hey there. Zagubiona dusza. Halo? Jest tu kto? O bogowie, ja nic nie widzę. Jestem tutaj. Nie słyszę samego siebie. Jak mam tu cokolwiek powiedzieć? Proszę, nic tu nie ma. Proszę, czy nigdy nie opuszczę tego miejsca? Zawróć, nie zbliżaj się, to miejsce jest zapomniane przez bogów. Okej, zobaczmy. Zakrzywiona stronica z dziennika ekspedycji. Tak myślałem. Ten skrawek pergaminu jest jedynie czytelny, jako że był zaciśnięty zakrzywionej pięści. Oto jedyny czytelny fragment. Znaleźć pozostałe dwie pieczęcie, o ile potem stąd odejdziemy, jak obiecał Mert. Wziąć książki, ostatnią pieczęć z czwartego piętra i uciekać stąd jak najszybciej. Znaleźć nową grupę głupców, którzy porwą się na bezkresne ścieżki. Sprzedamy im klucze do głębokich krypt. Niech sobie mają całą tę chwałę, tymczasem my będziemy żyli długo, spokojnie i w dostatku. W jakimś ciepłym kraju, może, mam nadzieję, jak najdalej stąd. Cóż, chyba się nie udało. Jak mu powiedziałem mu, proszę, wypuść mnie. Hey there. Okej. Ciekawe, co go tu trzymało. Okej, mamy. Mamy chyba dwie pieczęcie, co? Środkowe wgłębienie. Prawe wgłębienie. Okej, została nam jeszcze jedna. Ależ wspaniałe rzemiosło, chyba nikt nie otwierał od dłuższego czasu. Okej, zdecydowanie pozostała nam jeszcze jedna. I tutaj jest jeszcze kawałek. Więc może tam ją znajdziemy. Przynajmniej mam nadzieję, że nie będę musiał się wracać i szukać niczego. Hey there. To byłoby irytujące. Just say the word. Okej. Coś tu jest? Nie. Hey there. Może ten Mert? Może to jest ten Mert? Yeah. Cały. That'll do it. Okej, super. Szafirowa pieczęć na córce. Okej. Młot bojowy. Awans. Fajnie. Just say the word. Zobaczmy, kto tutaj leży. Stronica dziennika ekspedycji. Nie wierzę, że kiedykolwiek opuścimy to miejsce. Ciekawe, czy Merec wciąż w to wierzy. Zostało tylko nas dwóch, podobnie jak na początku, a im dłużej to przybywamy, tym bardziej jestem pewien, że tak to się skończy. Ledwie uciekliśmy przed drakiem. Nie mogę się powstrzymać przed myślą, że pewnie po prostu nie był akurat głodny. Nazwałbym nas szczęściarzami, ale będziemy musieli go minąć również w drodze na powierzchnię. Znalazłem Andrasa, wątpię, aby zbyt długo pozostał przy życiu po tym upadku, ale dobrze wykorzystał pozostały mu czas. Cała sadzawka śmierdziała od łez mecki. Ten cholerny drań zawsze lubił te swoje trucizny. Okej, nie wiem, co to ma znaczyć, ale mamy tutaj jakiś pancerz. Skóra ochronna Hirbela. Zamiana 10% wyprowadzonych przez wrogów krytyków na trafienia. Redukcja obrażeń plus 3. Kłute. Średni pancerz. Okej, dajmy to kanie, porównajmy. On używa teraz średniego pancerzu. Więc tak, redukcja obrażeń troszkę będzie mniejsza. 9. Ale redukcja obrażeń plus 3 na kłute. Okej, okay, to ma odbicie ataków dystansowych. Okej, okay, a ty jaki masz pancerz? Średni pancerz, obrona przy odstąpieniu, redukcja obrażeń plus 2. Ile to ma odzyskiwania gotowości? 30, to ma 35. Twój obecny ma 50. No, bo to ciężki pancerz. Okej.
Dobra, ale chyba zachowamy go na razie. Obrona przy odstąpieniu za bardzo jej się nie przydaje. Jakoś jej się nie zdarza trafiać w walkę wręcz. Chyba jej damy ten pancerz. To zamiana 10 wpraconych krytyków. Może nie jest aż takie ważne, ale troszkę lepsza redukcja obrażeń jest. Okej, okay, dobra. Hey there. Kto awansował? Tylko ja awansowałem, Jeder. Okej. Okay. W następnym odcinku przechodzimy przez drzwi zamknięte trzema pieczęciami i zobaczymy, co na nich się kryje. Może sam władca podziemi, czy jak on się tam nazywa. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.